Siemeczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmę się zbiorem rzepaku. Dzisiaj zbiór rzepaku, proszę państwa. A na ulicy jest lipiec. Inwestycja poczyniona i jedna z większych inwestycji na gospodarstwie, czyli proszę państwa, postawiłem oborę. Tak, postawiłem oborę z taką wystarczającą. Do 80 sztuk maksymalnie wejdzie na upad tego. Ale co mi się udało dorwać, już to nie było planowane. To proszę państwa, roboty budowlane za 200 tysięcy. Tu gdzieś podzwoniłem, tam coś wykręciłem, pożyczyłem bo do rodziny jeszcze pieniądze. Więc tego nie wliczam w koszty ogólnie. Więc taki robot za 200 tysięcy złotych. Tanio, długo, musicie pisać. I 25 wpływów, które właśnie teraz są zakupione. Po 6 tysięcy, więc koszt niemały. Znamy się za 50 tysięcy. No i ten sam obiekt. Ten sam obiekt wyniósł mnie, proszę państwa, sporo. Naprawdę sporo, ponieważ wyszedł mnie 170 tysięcy, czyli suma summarum 170 tysięcy za robotem udojowym plus krowy 25 po 6 tysięcy. Teraz chciałem się pokalkulować, ile to było. Sekundkę, żeby mam tu nie zerwać. Już wam mówię. $150 tysięcy, czyli ponad pół miliona mi tu wyszło. Ta inwestycja, właśnie dobrze teraz liczę, 370 tysięcy. Momencik, 370, no that 100, 80, to jest 550 tysięcy. Kredytu wziąłem 345 tysięcy. Reszta wyciągałem sobie swoimi siłami. Pożyczyłem od rodziny, to podobalić. Więc no, już taka uwaga właśnie powstała. Myślę, że będzie w sam nas. A my nie oświetlamy się dużo, my wsiadamy do Bizona. Tu też trzeba, proszę państwa, robić. Więc dlatego nam mamy 1000 na koncie. Życzę od rodziny ponad 100 tysięcy złotych, więc 50 tysięcy bym zrobionych jeszcze tam będzie z meka pod szefa. Upłata bym była na sprawy mierzące, będę powiedzieć. A z mleko zostawiałem sobie typowo na tą inwestycję, więc no sporo. Ale nie boję się tego, bo oddaję kieszonkę, sprzedam, więc myślę, że po rodzinie oddam. Miało być inaczej, miała być inna OB, ale tak wyszło, tak wyszło. Pani z jednej strony plus, witające sany, zajebiste. Miało być trochę inaczej, miało być inaczej, przede wszystkim miało być to wielka przewodowa, ale finalnie wyszło mi robot ulujowy, więc ja tylko daję pasze, więc wszystko wynoszę. Więc plus jest taki, że po prostu ja mam, to nie dotykam i krowów nie doję, krów nie doję w tej oborze, tylko doję w tej stajej oborze, która jeszcze na razie jest w takim stanie, jakim będzie. Jeśli dobrze, to się obora się sprawdzi, prawdopodobnie tą oborę wyburzymy, taką samą postawimy i powinno być elegancko. 550 tysięcy. Chciałem w banku pobrać, więc już nie miałem możliwości. Nie miałem możliwości, nie miałem zdolności kredytowej. A tam uciorki, jednej, drugiej, braciaka, od rodziców, jakoś tam się pozbierało ta kwota. W sumie tam miałem pożyczonych 150 tysięcy, tak powiedzieć, po rodzinie. Nawet nie spełniłem na 150 stówę, 127 tysięcy pożyczonych. Więc no, suma suma, bo 3-4, no po 30 tysięcy gdzieś pożyczyłem od każdego, więc ale myślę, że zainwestowałem się pani zwróci. Bo w tym momencie zabawiam z leka 16 tysięcy, 15, miałki wymieniłem,
inaczej, sprzedałem strajkowi nowe jałupki, stają Boże, a powiem szczerze, że będą bardziej efektywne. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Miało być więcej, niestety no, z braku pieniędzy nie udało się więcej krachmęcić, inaczej, zrozumiał krachmęcić, po prostu zakupić, tak. I tak dobra kwota po 6 tysięcy za sztukę, co teraz no, chodzą po 8, 7,5, po 6 tysięcy kupiłem, więc nie jest tak tragicznie. Ale podejrzewam, że i tak pewnie byki to pierwsze pójdą na sprzedaż, to będę właśnie chciał oddać, tak powiem, po rodzinie. I wtedy będę mógł sobie na spokojnie późniejszą kwotę, lepsze kwoty zainwestować dalej w gospodarstwo. Też miała być nowa inwestycja, ale jest brakuje pieniędzy. No to się nie udało. Miała być nowa przyczepa także dokupiona, taka sama jak tutaj, też znalazłem, ale no zainwestowałem zbyt duże pieniądze, więc ja do końca roku raczej żadnej inwestycji nie poczynię. Więc no niestety może niestety, no zobaczymy, będę mleko spłacać, będzie się. No i kiedy wziąłem na 12 lat, bodajże 12 lat, no to powiem dokładnie, ile kredytu wziąłem, 350 tysięcy. 150 tysięcy, 51 tysięcy, miałem 70 tysięcy swoich, no wiadomo. Pojechałem na sieczka, pojechałem, a to tawie zbierać, a to właśnie mleko na kupę zesiałem, trochę pieniądze zrobiłem. Więc trochę to poszło właśnie taki budżet. Ale wiecie, patrzcie, no już mam 3 miesiące spłaty z komba ściągnika. Wydaje, że tak, ściągnika. Jeszcze mam 5 miesięcy spłat z gospodarstwa. Więc to już mam na dobry plus. No 100 tysięcy co brałem, no to wiadomo, brałem na doinwestowanie właśnie w te biki małe, je kupowałem i tp i td. Więc no, więc troszeczkę może przeholowałem, może powiecie. Ale moim zdaniem nie jest to wcale tak źle. Poczekajcie chwilę, gdzieś światełko wyłączyło, muszę sobie włączyć światełko. Jest taka inwestycja dość potężna, moim zdaniem, no ale co zrobić? Znaczy, co zrobić? No bardzo dobrze, że w sumie zrobimy takiego, żeby nam miał spokój. I wtedy tak robię, mi tą powoli inwestycje będą spłacać, tak? Jestem takiej cichej nadziei. No kusiakę trochę nie chcę przestać, przestaliłem. O Jezu. Chyba ja przestaliłem teraz. Dobra, tak jeszcze trzeba wycinać mąże, żeby to nic nie uszkodzić. 45%, czy będziemy się wysypywać, nie wiem. Tego jeszcze nie powiem. Ale byki w tym momencie też mam fajne i tanie. W tym momencie jakbym chciał sprzedawać półtora roczne. No to mam nawet niespełna chyba półtora roczne, może to była. Za 5,5 tysiąca. Więc to by naprawdę fajny był biznes. Ale na razie no nie planuję tych biegów sprzedawać z tego względu, że chcę po prostu do pełnych 24 miesięcy je przetrzymać i wtedy będę miał luksus. Pojedziemy może sobie czekać. Pojedziemy tak do pewności, bo nie wiem jak to wszystko finalnie wyjdzie. Myślę, że zadam trzeba jeszcze czego do sobie wszystko pojedziemy. Myślę, że tutaj jedna przyczepa na razie powinna nam wystarczyć. Chociaż cieszymy się, że będziemy mieli dwie pełne przyczepy zaspane i tak powiem, że Państwa no zarobili tak może pakun, bo jednak mówię, trochę tych długów jest, trzeba tylko spłacać. Ale mam nadzieję, że jeśli to mówię, a spłaci się gospodarstwo. Teraz pierwsze pomimo to będę chciał właśnie spłacić gospodarstwo. Trochę do jeszcze, jak powiem, też 13 tysięcy. Później będę chciał wziąć, spłacić ciągi. I tyle na razie. Nie mam co na razie kombinować. Wiecie, no nie, 100 tysięcy to 70 tysięcy, 100 tysięcy to się robiłem na ziemię, przepraszam. Wiesz, siebie i plus te byczki, które kupowałem, to tyle mnie zabiło, można powiedzieć, w pewnym sensie, to się zdawa. Ale jest wykopiona, wszystko jest elegancko, więc jestem właścicielem
ziemskim, że tak powiem, więc tu mnie podatowało jeszcze, że w ogóle nie, dopłaty będą większe itp. itd. Więc tu nie ma takiej tragedii. No ale wiecie, patrząc racjonalnie, no fajnie by było, żeby te krowy, które ja zakupię, powiedzmy, no nie mówię, że zwrócą mi się to, nie wiem, 2 lata czy 3, no bo to raczej jest nierealne. Tutaj myślę, że bardziej będę preferował spłat, to inaczej, spłacać to będzie raczej się automatycznie, bez szybszego spłacania. No to mogę powiedzieć, pod hipotekę to wzięte, więc trochę ryzykowo nie zagranie. No ale właśnie ze wcześniejszym spłatą, więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, będziemy mieli pieniążków, bo te pieniążki, no nie wiadomo jak z tym będzie. Wolę będę wtedy mniejsze kredyty posłać od tego. Więc ryzyk fizyk. Na pewno będę muszę posłać kogo? Rodziny właśnie, za 127 tysięcy muszę sobie spłacić. 130 tysięcy powiedzmy za zaokrągleniu. Zaokrągleniu, bo powiedzmy, że po 1000 zł jeszcze trzeba tam 30 tysięcy trzeba dorzucić, powiedzmy. Prawda, by te 1000 zł dorzucić za to, że pożyczyli. Więc no zobaczymy, jak to finalnie idzie. Więc na razie w tym roku inwestycji raczej większych już nie będzie. Nie będzie czego, tak wspomniałem. Raz tylko i wyłącznie pospłacać te kredyty i pooddawać będzie elegancko. Więc pierwszy rzut byków, który będzie, będzie przeznaczony na oddanie po prostu długów, tak powiem. Po drugie, będę chciał co teraz zarobię ze zbóż, a trochę tych zbóż jest, no to będę chciał pospłacać te kredyty takie mniej zobowiązujące, tak to powiem, pospłacać to i będę miał już z głowy, więc to będzie plus, chyba że naprawdę pospłacam te kredyty, no i wtedy wezmę sobie kredyt jeden większy, poddaję po prostu to w kredycie i po prostu to będzie mieli jedno, w drugie wejdzie. Więc no to za coś. Jest pożyczony, no wiadomo, że długo, że nie mogę wziąć większej. No. Także kredytu. Więc teraz tylko ewentualnie w późniejszym czasie po spłaceniu. Znaczy zaplątałem się po zarobkach tutaj. Po spłacie tego kredytu z gospodarstwa. Będę chciał wziąć właśnie. Może ty mi się wypierniczył. Ogólnie już do wymiany będzie na wiosnę, że jeszcze w tym sezonie to już raczej będzie ciężko pod tym względem, bo chciałem coś kupić do czwóreczki, właśnie coś większego, po prostu te mniejsze ciągniki już powoli tylko odstawiać, a tego ogólnika mam tyle, że jednak chciałbym troszeczkę to bardziej lepiej to tym wszystkim ogarniać. Dobra, idziemy je spływać. A cyk. Czarne luty się sypie. Elegancko. Bizonek też przygotowany na sezon. Żeby na razie żadnej lipy nie było. Ogólnie teraz bo tu mamy tak, rzepak, mamy żyto. Patrzcie na to, że jak to jest postawione do maszynowy rzutnik, tam ma opór strzelony, więc musiałem troszeczkę tam kombinować. Będzie opornie zrobić, nie kupić. No i case był ładowany przy paszywozie, więc jak przy paszywozie, paszywoz ładował, więc tak ustawiłem, żeby po prostu wyjechać, bo jeszcze tak sobie, więc można sobie już do woli wjeżdżać pod tym względem. Szkoda, że steka tak zbytnio nie działają w tym bizonie. Zresztą nie, przepraszam, działają. Coś tam widać. Dobra. Pomóż to tylko do wymiany jadą. Na zrobienia proszę. Ja myślę, że tam. Na dalsze pole to też dzierżawa jest. Tam myślę, że dalsze jadę, tylko przetnę szosę, asfalt i będę miał spokój. Jakoś tam powinienem sobie tu poradzić z tym. A nie, proszę, na duże będę chwała, że będę jechał po. Więc będę szczerze, będę kosił, to będę więcej tego zbierał. Więc będę chyba Jezu, będę z tym złożony, już będę 22.
Albion też niedawno zjechałem z pola, więc mógł w porządku, więc mogę trochę się plątać. Ale chcę to jakoś ogarnąć, to wszystko. Mam nadzieję, że to koniec tego, jak się ogarnie te pola i łąki, więc jakoś tam powoli trzeba się tam przycierpieć. Na pewno wiem, że raczej 60% myślę, że weekend będzie tylko jeden odcinek. Nie wiem właśnie, że będzie przerwy z tego, a pamiętam, nie leci grupowo, bo raczej chyba nie dam rady tego ogarnąć. Jest czwartek, no nawet tu już 6 odcinek, nie wiem czy jak tam wypali i z czego będzie. Z jednej strony tak powiem szczerze, ogarniam tego save'a, więc nawet nie udało mi się skończyć na czerwcu, tak jak był planowany prawie. Tylko mam zatrzymane trawie, tak można powiedzieć. Więc teraz wypowiadałem, że to będę to wiedział. Więc nie wiem, czy te trawie nie będą właśnie na odcinku poszłone. Niestety. Powielanie tych łąk, no a taka życie, no też trzeba jednak te trawie kosić. A to powiedzmy tak szczerze, no to poluje zwierzęta, które wie. Cały czas, oczkami chodzi mi o mydło, czy to o pasy, czy to prawie dajne. No jednak to jest taki defekt, że jednak sianokosów jest pełno, tak? Tak samo jest rano u mnie. Tak samo sianokosów pełno, a żniwa z roku. A żniwa są raz w roku, siebie są raz w roku. Zależą z jakiej upadną, ale faktycznie nie można powiedzieć, że raz w roku, tak? Więc no, takie życie. Trzeba to jakoś mieć po gminie. Na pewno wiem, co będę chciał teraz zainwestować u mnie w gospodarstwie, jeśli no, idę trochę na prostą. To nawigację do Ursusa. Nawigację do Ursusa, taką typową nawigację. Znalazłem taką nawigację na internecie. Zmieniono chronisko i tak dalej. Nie wiem, jak to się to fajnie nazywa. Ale 6000 kosztuje, więc korci mnie strasznie, żeby do siewu, jeśli będę siał siewnikiem, czy to powiedzieć, czy to właśnie do zboża, czy nawet później się coś do pysków, do czegokolwiek innego. No jednak mieć ten GPS, wiadomo, nie wiem, czy mi się uda to wgrać bezpośrednio do ciągnika, czy tak dalej, dlatego nigdy nie robiłem, postaram się to ogarnąć, wkładę sobie jakiś tam model. Nie to pisać. Chciałbym nawigację. Nie wiem, trochę dziwne to jest, żeby nawigacja była w takim Ursusie, czy tam chyba, ale w sumie to uby nie. Czekajcie, może ten rzepak, trochę może zmniejszy. W sumie trochę temu to widok, bo tak nie wiem, czy nie był upuje tego rzepaku. Tak pewnie mówiąc. Ale myślę, że chciałbym mieć taki coś, żeby właśnie móc sobie na spokojnie, już precyzyjniej pracować, nie robić takich nakładów i tak dalej. Z kim wiecie, no siewy i opryski, tak, więc czy inaczej siewy i nawozy. Dlatego nie było jakoś tam nie wiadomo. Również tego nakładu, bo jednak podejrzewam, że on dość mocno robiony, więc takie coś właśnie chciałem zrobić. A czym się uda? Zobaczymy. No, podejrzewam, że tutaj jedna szczepka będzie, bo widzę, że tutaj dość słabo już sobie. Więc no ale trzeba się cieszyć, jak to jest. Pierwszy sezon ogólnie tutaj tak nie jest tak źle. Dopyskany na upyskami na wszystko, co można powiedzieć, było możliwe, ale żeby ten plon jednak był dość spory. Nad kruszaniem bodajże, jakiś tam opysk był, dojrzewanie, muszę tego zabiewać. Był dobrze robiony opysk, zobaczymy, znaczy widzimy, no już widzimy to prawie jak to wygląda. Ciekawe, takie właśnie dojrzewanie, takie środki do dojrzewania.
Czy takie coś działa też, jeśli się nie mylę, takie coś jest. Ale chyba było, co to gdzieś słyszałem. Na przykład na rozgrzewanie, czy to działa w ogóle też w zbożach, tak? Ogólnych zbożach. Chciałem to zobaczyć. No a teraz też ogólnie to jest, można powiedzieć, ostatni rok, który tak ostatni, ostatni zbiór, który tak ostatni cię w takim, takiej postaci, bo bym najważniej chciał położyć to pole z polem, które leży to. I będę chciał je tutaj ładnie ogarnąć. Takie jedynie położyć, bo widzę, no nie ma zbyt czym to co robić. Podejrzewam, że najbardziej dostanie powyżej jakąś nadzieżawię i jeśli się uda kupić, bo jeszcze raczej wątpię, będzie raczej jeszcze to polegać. Kombajn i kupi, albo kupić nowe tego przystawki do kupy do Demzona, bo no, ale jest już swoje no, ale ja kupuję na ziarno. Mogę nawet pokazać, żeby to będzie wykończyć. A więc wygląda to następująco. Mamy tak, tu jedno pole kupy, które będzie na ziarno. Chyba, że jest wapnę to na kieżonkę. A tu nie mam wapna. No, ja powinienem wlać wapna. No, a trudno, widzicie. Mamy jego koledzę. Tu mamy jego koledzę i to samo pewnie jest tak. Tu mamy jego koledzę. Powiem szczerze, no, dość ładnie to wygląda. Jest tak koledza. Żeby tak wygląda, tylko szła, to będzie zajebiście. Tu jest jeszcze nie dojrzał. Patrzcie, teraz mamy taką trawę. Mamy 3 miesięczną. Tak może, więc ciekawe jak to wszystko finalnie wyjdzie. Myślę, że koziaka nie wysiądzie. No i tu mamy te nasze pole, które siedzieliśmy na odcinku. No powiem szczerze, no ma to potencjał. I to na 100% będzie szło. Będzie szło na ziarnówkę. Więc no będzie. Trochę będzie tego. Bo ja ogólnie szczerze patrz u siebie na gospodarstwie. Mam jeszcze tą jedną pryznę u koledzy, która tutaj no jest. Jest nie wiem dokładnie, ale jest 120-160 tysięcy. No i tu otworzyłem dopiero pryzmę z u koledzy miesiąc temu. No miałem tu 115 tysięcy, teraz mam 95, czyli 8 tysięcy i tu mi poszło na jedną barę, poszło mi na wyki. Bo każdy program był wczorajszego dnia, więc no zobaczymy. No jeszcze muszę też płytę postawić na bank, więc płyta też gdzieś będzie musiała pojawić się. Ogólnie zastanawiam się też postawić te płyty tutaj przy wykach. Ewentualnie tu już wiecie, się wykończyć tutaj zrobić płytę. No, będziemy kombinować, ale w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to zapraszam do komentarza. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Na razie.